Okej, okay, witajcie z tej strony, że ze mną jest... Cake! Cake! Yeah. I jak zwykle zaczniemy, zanim wszystko wytłumaczymy, zaczynamy za 3, 2, 1, start! Okej, okay, teraz myślę, że pierwszy raz udało mi się zacząć challenge w tym momencie, co powiedziałem, bo zazwyczaj jeszcze stopę trzymam w ręce, jeszcze tam, wiesz, kilka rzeczy ogarniam. I tak, jak się domyślacie, no może Cake tym razem powiedz, co mamy, bo zawsze ja mówię. Mamy wszystko, co jest mechaniczne, robotyczne. Czyli jak no widzicie, może oprócz raka, ale to nic. Ale on sprawia, że Technology 1 troszkę szybciej strzela, tak żeby było ciekawiej. Robimy piu 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 piu. Jesus Christ. Tak, mamy Technology 1, 2, jeszcze do pomocy Robo Baby. Jako item pod spacji mamy... The Gamekida, no. I żeby mieć bardziej szybsze strzelanie, Cancer. Oczywiście itemów nie możemy podmieniać, nie możemy wchodzić. Znaczy możemy wejść do itemu, ale nic nie możemy z niego podnieść. Może kupy tam będą. Może kupy tam będą? A może nie. Co, bijaj sobie? O! A! Nie. A, Jesus Christ! Muszka mnie zreszowała i nic nie mogę mi zrobić. Dostałem hita staje od muszki. Teraz wykorzystam pierwszy raz Gamekida, chodź tu. Ja dostałem, hita od no i fajnie. Bez głowy. No i fajnie, fajnie się nad kamieniami ten schował przed Gamekidem. A na szczęście już sobie ten. Niebieskie serduszka możemy podnosić chyba, nie? Nie możemy, tylko itemów. Pilsy i karty i serduszka, wszystko można. Okej. Okay. Tylko po prostu nie... Oj, trinketów nie podnosimy jeszcze też. No nie możemy wymienić tego, co było na start, czyli itemy... Spacja, lockdown i trinket. No po prostu możemy wszystkie te malutkie rzeczy podnosić. To co zmienia D20. Nie wiem jakim cudem, ale już dostałem dwa hity. To ja jednego, nie jest tak źle. Jak tam, jaki ten poziom? Basement drugi właśnie przeszedł. A to dobrze. Yeah. Ty zawsze wiesz co, poszukam coś z serduszek, bo nic nie mam. Jedno mam na razie. To szybki jesteś, dude. No to jak monstro mnie jakimś cudem dwa razy trafił większą kulką. No sorry, że tak powiem, tyle przegrać. I farciarz. Cześć, a w nim klucz! No. Totally useless. A w ogóle teraz ten. Mamy tinted rock w ogóle... Aj. Nie mogę zmienić tinketa. A ten... ten dwa razy damage to by się przydał. Chętnie bym wziął. Jak to jest? Crypt Horn? Z tym studium? Tak. Też mam monstry. A ja się chwilę namęczę, widzę. Jak zwykle wygrasz. Tak. Ostatnio wygrałeś. Mam pół serduszka dopiero. Znaczy już. Już, dopiero. Ostatnio wygrałeś, dude. No to pasta się zaczyna. Walkowałem, wygrałeś. A czekam, aż powiesz, tak, wygrałem, jestem fajny, a tym tu... tak. Czartem. Tak, fajnym. Poddałeś się po prostu. Nie poddałem się, tylko złamałem świadomie w sumie zasady. Demet, nie, zginę. Może padniesz pierwszy niż ja, bo ja też zaraz padnę. A wiesz co się staje zabiło? Trzech zielonych typów. Wepchało mnie do rogu i nie mogłem wyjść. Mam z niej do serduszka. I byłem pewny, że zginę. Dammit. Ja mam pół, więc no, od wszystkiego ginę. A ten dobry challenge. Bo widzę, że najłatwiejsi przeciwnicy mogą być najtrudniejszymi. Muszki to jest tragedia. Znaczy, no. Po prostu ich nie zatrzymujesz. Dammit, dead end. Teraz w ogóle wszędzie jakość mojego głosu powinna być lepsza, bo używam kamerki jako mikrofonu. Co... Cwaniak. Ale przez to o wiele dłużej się przynosi ten dźwięk na kompa, bo to jednak jest co ciężkie te filmy HD. Daje niby w najsłabszej rozdzielczości, piksele pięciokątne. Ale... No nie. O! Telepil do challenge roomu. No przynajmniej backtracking sobie troszkę... Ja muszę mniej backtrackować, mówiąc po ludzku, a nie jakoś nie jak odmieniać właśnie. Szybko uciekamy! Pajaczek! O Soulhead! No nie, no zabiły mnie mięśniaki. Już cię zabiło? No. To możesz gonić jeszcze za mną. Chociaż
To by już byłoby troszkę nieuczciwe, nie? W sensie ten... Musielibyśmy spauzować na chwilę. Czyli co, znowu się bawimy round one? Można by tak zrobić. Jak chcesz. Dobra, to Sterling 1-0 dla mnie, zobaczymy czy będzie remis, czy będzie jak. Tak więc do usłyszenia, ludzie. Okej, podejście drugie zaczynamy za 3, 2, 1, start. A zasad, zasady już znacie, ja sobie właśnie znalazłem dwa dead endy. I... Tym razem postaram się nie użyć tak szybko. No to wiesz, tak samo będzie jak ostatnio, jak sobie ten nie radziliśmy i szybko ginęliśmy. Po prostu robiliśmy na rundy wtedy. Zobaczę co jest... Dead Bird tylko znalazłem w pierwszym item roomie. To niewielka strata. I tu mamy sprawdzasz, dla jego... Sprawdzasz, co mogłeś mieć? No. Jak pierwszy jest bez klucza item room, to nic nie tracę, nie? Uczymy. Dla Junos jest akurat stworzony, idealny przeciwnik stworzony na walkę z technology. O nie, Envy. I health upgrade'ów nie bierzemy, nie? Nie, tylko jak masz serduszko. Czyli w ogóle itemów nie bierzemy, dobie. Nie, nie. O, świetnie, pokój z czerwonymi muszkami, w sensie takimi co po prostu ścigają, fuck, już mnie walnęły. Fajnie. Let's move on! Może tędy, o! Też dobry pokój. A, w sumie, co mi zależy, użyję Game Kida. Łatwy pokój, ale wiesz, taki, że mogłem łatwo się szkoda, nadzieć. Szkoda się ten serduszek. No, straciłem jeden na muszkach, no to szkoda więcej. O, shit! Co? Nie, wydostanę się z tego. Pakowałem się po prostu ślepy za ułek. Dwa soul hearty, jej! Czy tak chcę? Znajdź ci do droga i ciśnij. Znalazłem, to dostałem z niego złotą skrzynkę. Ja czyli... To ja narzekałem, że klucz dostałem. Coś tak tylko po cichu, ale... Damn it, klucz! Złotą skrzynkę. O, złoty klucz. O, to ci się przyda. Może coś tam będzie. A nie, golden chest, a może kiedyś znaleźć, nie? No właśnie. A znalazłeś, okej, okay, dobra. No to ten z kamyczka. Ale w sumie... Znaczy... W sumie z chesta można mieć wszystko. Z chesta, ale mi wypadło HP up. Właśnie nie wiem jak to ustalić, może ustalmy, że w ogóle itemów nie bierzemy. Następnym razem najwyżej no. Ustalimy na przyszłość, że nie bierzemy takich, wiesz, od bossów ani z itemów. A jak ci wypadnie fajtownie z godem chesta, no to na twoją korzyść, nie? Tak na przyszłość, teraz nie. Bo teraz ustaliliśmy, że nic nie podnosimy. No, lepiej nie. Do chestów nie chcę mi się przepomowywać, musiałbym chwilkę czekać, aż się zdetonują. Co tam się dzieje? Takie pajączki. A to pajączki akurat najgorsze, jak jeszcze masz cele, to w ogóle. Ty... Daleko skaczące. HPS-y. Gnoje. A te pajączki, dobra. Myślałem, że HPS-y spotkałeś. I te wszystkie od nogi, wiem. Takie co kampią, a potem zniszczy przez całą mapę. No. Myślisz, że uciekłeś, a tu jeszcze se podjedzie, tak. No, a ty dobry. A to poczekam na niego, on skacze, to przesunę się o 1 piksel, nie? A tu, co, jeszcze sobie pojedzie przez 50 pikseli? No, this time, motherfucker. Poczekam tym razem z Game Kidem, aż Fame się przejawi na drugą formę. Może wtedy będzie mniej uciekał. Dobra. I powiem ci, że ta taktyka zadziałała. W sumie sekretów się nawet nie opłaca szukać. Nie, coś ty. Co tam może być? Nic. Dostaniesz tam coiny, których nie możesz użyć. Czemu nie? W sklepie możesz kupić jakieś serduszko. A w sumie. Nie, ja w ogóle sklepu nie odwiedzam. Ja byłem przed chwilą, kupiłem. W sumie nie obgadaliśmy tego, co może ocenia, ale... To takie małe rzeczy to można kupować przecież. No to tylko skupiłem niebieskie serduszko. Bo to nic... Wiesz, to nie jest tak, że o, znam zasady i umiem je obejść. Kruczki odnalazł w jakimś ten... Gwiazdki, małe druczki. Umowa słowna. Jakich znowu gnoju? Ty kupy szynasz? O, takie joke'i. Sucharki. Bardzo śmieszne. Ja się uśmiałem. Od kiedy Gordy Junior jest na basemencie? Też się dziwiłem.
Nie cierpię tego gnoja. O, bomba. Giniesz, giniesz. Tutaj na dole raczej nic nie będzie, więc idziemy w tą stronę. W stronę bossa. No jest w ogóle nie do przejścia. No to jest, ale jest głupi. Nie lubię go. Głupi. Gnój. To jest grpi, a nie głupi. Grpi. O, tabletka. I found pill. And it was good. O, world. Może balls of steel będą. Ja zatem world sobie zachowam na Cape's dwójkę. Range down. O, to mi dużo zrobiło. No nie, rage down, to już przegrałem. A to jakby, jakbyś ścisnął tak na przykład, nie wiem, 9 range downów, ciekawe czy by laser się skrócił. Na pewno. Że, o, widzę jego koniec. Do połowy mapki tylko, znaczy pokoju. A to byłoby backowe. Ja wcisnę teraz Pestilence. Ostra walka, wymiana zdań. Gin. I nawet chyba ten Genkida nie użyje. Chociaż. Zobaczmy co będzie w skrzyneczce. Na pewno nie z niebieskie serduszka. No tak. Dobra. O Jezu, super grid w sklepie. Super. Od razu pakuje się ten. Do bossa, bo miałem kartę world. By nie mógł mi dać po prostu niebieskich serduszek. Tak, uwielbiam te lagi, jak zielone typy rozwalają ten kamienie. I potem nagle 10 kulek naraz. Nie, nie, nie. Tak akurat nigdy nie miałem. Nie? Nie. Nie, sorry, tylko ja zmiałem i to całkiem niedawno. I się dziwię właśnie. Myślałem, że tylko Pestilence może mieć takiego buga. A tu... O, Balls of Steel. Weź. Jak zwykle. Co ty chcesz? Faworyzuję, jak nic. Co ty wiesz o faworyzowaniu? No właśnie nic, bo mnie nigdy nie faworyzuje. I teraz czwartym bossem będzie Husk. Oh. Huskar. A nie, to nie Dota. Jaki... Nie uda mnie po Dotowemu. Skubany, tylko duże muszki spełni. Demet. Dobrze, niech cię zabije. No jest ciężko właśnie, bo nie mogę ich zabić. Nie masz spacji? Nie, właśnie nie mam. Zużyłem wcześniej. I się zrecharge'uję dopiero jak wyjdę od bossa. Demet. Nie! O, było blisko. Ja zdetonowałem bomby pół metra ode mnie. W sensie te, muszki. Demet. A spoko, ja mam ten, dwa paski z Soul Heart'ów. Za co? Skąd? Balls of Steel i ten. I teraz jeszcze jeden. Toż nie całkiem, mam... 6 plus 2 plus pół. 8,5. Ja mam 2. Devsy 1. Ty masz 2! Miałem tylko jedno przez cały ten. Do tej pory. O! Dobra, I got this. Wy beznadziejny pokój. HPS-y i to takie zakrwawione. Te tu skaczą w niebo głupio. Wow. Nie lubię ich strasznie. Jak dwa wyskoczą, to się nie da ominąć. No ja nie umiem ominąć. No fakt! Jesteś słaby. Trzy razy z rzędu podskoczył jeden typek. Należy ci się. A nie raz mi nie trafił. Masz za dużo serduszek, to musisz. Muszę ci trochę zredukować. Ciekawe, no trzeci jak... mam. Trzeci raz ten sam pokój. Ciekawe czy jak. Jak ja zwalę. Ja zwaliłem Blood Machine i miałem nadzieję, że będą. Ten, że będą solo hearty. Dostałem tylko masę coinów. Czy ja mogłem do sklepu pójść? Jest jakieś serduszka. Po co ci? Przeżyjesz bez. Przeżyć? Ej, ja tak wiesz, przez sekundę było... Wait a second, zapomniałem stopę nastawić. Dobrze działam. Tak wiesz, jak wielkie oczy. No, ja nie mogę. Zginąłeś. Nie. Biała muszka nagle się pojawiła obok mnie. Się zrobiła... O, to był najgłupszy damage, jaki dawno zabiję. Patrzę na fistulę, która się odbije, czysz! Stałem w miejscu po prostu. Dobra, w ten sposób jest dobrze. O, jakaś tabletka. You found a pill. Czekaj, niech zgadnę. Health down. A nie bad trip? Bad trip!
Range up! Super! Ale to przynajmniej już nie masz stety po to ostatnim się pilu. Wyrównało, yeah. Nie masz stety po ostatnim pilu. Same... Ja to mam szczęście, mam dobre pile mi wypadają. Goddammit. Znowu są HP-sy i one co chwilę na zmianę skaczą. Jeden skacze, robi unik, drugi skacze. Fuck, dostałem hita. No fuck, co do jest? Kolejnego hita dostałem. Fuck. Dobra, tak, fuck this shit. No. Mam pół serduszka tylko. Nigdzie nie ma serduszek oczywiście. O, dead end. That's cool. O, jest. Jest sklep. Wypadło mi, nie wiem. A w nim habit. Nie mogę wziąć, wiem, nie mogę. Ale wezmę pila. I bad gas, opłacało się. O, fuck. A to jest, to właśnie jest, nie wiem, czy głupie, czy fajne, że patrzysz, o, biały pil. Takiego miałem, to pewnie będzie Bold of Steel, podnieśisz, a to żółty. Co, jestem daltonistą, nie zauważyłem wcześniej. Zbiegłem w potwora dokładnie wtedy, jak się skończyło ten... spację. No nie, zginąłeś. Tak jest. Nie, mam pół serduszko. Tak samo jak ostatnio. A, wygram pierwszy raz, to chyba, że nie padnę. Odpadłem. W chest. Ty w chest wpadłeś, nie? Zawsze masz lepsze itemy, nawet jak nie możemy podnosić itemów, to no, masz lepsze. Dawaj wytłumaczenie. Po prostu mam lepszego kompa z ciebie. Więcej FPS-ów. Mam lepszego kompa i tyle. Nie zasłużę. Wait a second, co ty powiedziałeś? Dead. No dude. Nie bądź tak, ja chcę tu sobie dojść, chodzisz do matki. Ta gra jest niesprawiedliwa. Może ty po prostu jesteś słaby. Zastanów się nad tym. Gdybym miał 8 serduszek, to bym nie padł. A tak to miałem tylko 3. Ja mam tylko 7. No właśnie. O, lockdown. Co za pech. Co ty nie powiesz? Dostaję przy tą przegrę, a w sumie już wygrałem. Czyli co, gramy BO5? Best of 5? Co, w pierwszym pokoju dostaniesz 10 serduszek, a ja dwa hitne, dostanę hity i tak się to skończy. Więc co, dradzisz? No co? Jeden na jeden. No to chodź. No to chodź. No to na moje osiedle chodź, a nie? Myślisz, chodź, że w blokowisku mieszkasz, to... Tak, no ja jestem z blokowiska, więc no się tu nie pokazuj. To co, robimy taki krótki challenge na odmianę? Pewnie tak, nie ma co tu więcej robić, nie? Chyba tak. Dobra, to dzięki wielkie, że oglądaliście i jak do... zwykle, że ma większe szczęście. I do zobaczenia na tym razem, ludzie, siema. Cham się nie pożegnał. No to ty się żegnasz zawsze.